Okej. Okay. Dobra. Swipe karda mam. Ja pilnuję Bladego i Zachę tutaj, bo Bladi powiedział, że zaraz wraca, ja tutaj czekam. Zobaczymy, Chillera, Utopia, pilnujemy sobie tutaj Bladiego, żeby mu się nic nie stało. Jeżeli Bladi mnie zabije, to jest... No to no co, unlucky. Unlucky i tyle. No cóż, no peszek czat. O, Zacha tutaj patrzy. Okej. Okay. Chodź Bladi. Okej, okay, reaktor meltdown. Wszyscy chodźcie razem. Ja był w dół, ja w górę, dobra. Okej. Aha. Dzień dobry, aha. Witam. Jak chcę zwołać zebranie? Aha, dwie osoby są martwe. Aha, fajnie. Aha. Aż dwie padły, what the hell? Zwołuję spotkanie, co się takiego stało? Proszę cicho być, teraz ja mówię. Moi drodzy, generalnie to znowu poszedłem do kamer i widziałem, jak z Venta, do Venta wchodzi Mister Blaszka. Więc z tego, co widzimy tutaj, nawet nie widziałem, że ktoś kogoś zabijał, ale widzimy, że dwie osoby są martwe. Zaufajcie mi, proszę dać głos na Mister Blaszkę. A może ty po prostu mnie wrabiasz i może sam zrobię. Wydaje mi się, że to jest Mister Blaszka, ponieważ gdyby Nexa ciebie wrabiał, to w następnej rundzie by odpadł w łatwy sposób, byśmy go wyeliminowali. Proszę mi zaufać, serio, zaufajcie mi. Więc mi się wydaje, okay, że tutaj możemy zaufać wyjątkowo Nexę i zagłosujmy na Blaszkę, żeby go wyeliminować. Plus jeden, okay, byczku. No dobra, okej. Okay. Szanuję Nexę. Naprawdę dobrze przygotowany. Tutaj 100 tysięcy jakiego zagrania. Widzisz? A ilu mamy w ogóle? Proszę mi zaufać. Okej, Blaszka zagłosował na mnie. Okej, dobrze. No to na kogo miał głosować? No mogę też głosować. Ładnie wyhaczył, kurde. No, kurde. Dobra, zrobię swoje zadanie teraz. O nie, chyba zginę. Okej, zrobiłem. A Bloody jest ze mną. Okej. Bloody to jest chillera. Chodź, Bloody! O Jezu! Dobra, nie wiem, czy diabłowi ufać. Ja Bloodiemu ufam. Dobra, zacznę biegać sobie samemu. Chat. Zacznę sobie biegać samemu. Aha. Oxygen. Biegnę tam szybko. Okej, Zacha tutaj zrobił. Ej, mamy 10 sekund. Halo! Nie zdążymy tego zrobić. Ty, naprawdę, udusimy się. Nexę! Nexę ocalił! Pokrzam, widzowie! Ze mną jest Zacha. Zacha jest chyba zaufany. Nie wiem do końca. Nexę jest na 200% niewinny, ja się zgadzam. Wydaje mi się, że Zacha też jest niewinny i wydaje mi się, że Bloody też jest niewinny. Czyli to musi być diabeł. Wydaje mi się, że to jest diabeł. To ja zgłosiłem. Okej. Okay. Zatem ja gdzie powiem było tak. Ciało? Panowie. Moim Nexa zdaniem... jest 200% niewinny. Tak, moim zdaniem... Tak, ja mam swój typ. A Zacha naprawiał ten z tlenem, no, jak go złapałem. Mnie, mógł mnie ja też naprawiałem ten tlen, szedłem do niego Nexa, i... Nexa, wiesz kto... Czekaj, gdzie, było, gdzie było ciało wiesz, w ogóle? Czekaj, stop. Nexa, wiesz kto był obok nas jeszcze? Jak Mani wtedy naprawialiśmy, nas. Nie? Mani obok nas, tak. Był trzeci gracz jeszcze. Ja jestem przekonany co do tego trzeciego gracza. Ja Nexa, jakbym chciał cię zabić, byłeś przy kamerach, miałem tam idealne miejsce, żeby cię dziabnąć. Więc... mi się wydaje, że na ostatnim głosowaniu debiut zrobiłeś takiego, tak jakby takim, wiesz, takim, no dobra, ja mi się wydaje, że to okay. Jesteś ty, szczerze. Tak? Zacha, wybór. Woda, za, nie, no według mnie to jest Mandzioka, no ale chociaż myślisz, tutaj, to jest... Zacha, co myślisz ty, bo moim zdaniem jesteś niewinny. Okej, okay, no oczywiście, no byczku. Nie, no ja totalnie nie, no, ja bym na Mandzio ewentualnie stawiał, wydaje mi się, wiesz, bo Mandzio się tak dziwnie kręcił. Ja szedłem za tobą, żeby tlen naprawić, ja jestem niewinny. To jest diabeł i drogą dedukcji również wydaje mi się, że to jest diabeł. Ale jak zagłosujemy, no to dobra. Ja zagłosowałem na diabła. Zacha, ufam ci. Jak pamiętacie, że jak teraz zagłosujecie, Loser's Q, panowie. Zacha, ufałem ci. No. Ufałem ci. I... No powiem ci, Mandzio, że słabo ich przekonałeś, Mandzio. Intuicja. Nie, Zacha, wiedziałem. Moja intuicja dobrze wiedziała, po prostu wiedziałem, że tak. Wybieram wtedy, on by miał rację. Ej, ale to jest bez sensu, że ja teraz nie jestem w stanie się obronić w ogóle, to emergency, takie klikane w sekundę potem jest możesz do dupy. Możesz zrobić sabotaż bodajże tak, w tym sabotaż, czasie. No, a możesz zrobić sabotaż emergency, tak, że się nie da zrobić. Aaa, widzisz, no nie głupie, nie pomyślałem. Okej, czyli no to cóż, jest F. No F na czacie teraz. No ale to ale notowanie. Nie, powiem tak, Zacha, moja intuicja mnie zawiodła, ale wtedy nikt by nie zginął. Nie, mi się wydaje, że Mandzio też szedł. To też właśnie było dziwne, że jako diabła, jako jedynego nie było przy tym tlenie. Wiesz co, ja szedłem w stronę tlenu, ale ja walnąłem po drodze Bladiego i nie miałem jak wejść. Wszedłem w wenty, zawiodła nie miałem gdzie się wam pokazać za bardzo. A bym się śmiał, by Zacha zagłosował dla Beki na Nexę teraz. No by było super.
No diabeł, głosuj. No weź, dawaj, Eiderius, Zacha, będziesz spokoziomek. Już zagłosował. No, voted. A, idź pan. Nie znacie się na żartach. I teraz tak chcę win. Teraz tak chcę win. Elo, frajerzy! Sorry, diabeł, że byłem taki słabym traitorem. Nie, tak ja też zagrałem strasznie słabo, tylko oni sami jakoś odrzucili mnie. Ej, ja w ogóle porypałem się na tych wentach, nie wiedziałem co klikać. Diabeł, wtedy kiedy skazaliśmy Blaszkę, to tam... O nie, nie zabijajcie Blaszkę! Nie, nie powiedziałem nic takiego, nie, powiedziałem okej. Okay. Ale tak to zabrzmiało tak bez... Nie, no ja powiedziałem, że wiesz, no ja tak to zrobiłem, no bo ja nikogo nie widziałem w tamtej rundzie tak naprawdę. Ale nie wiem tak, w ogóle test z tymi kamerami. To jest tak 800 IQ, tak show te kamery. Spokojnie. Okej, okay, czat, wyłączy czat dla subów. O, jeszcze z Nexy jestem idealnie. Chodź Nexy, no bo Nexy idzie przy kamery, do kamery idzie Nexy. Sorry, alien, byłeś pod ręką akurat. Ojojoj, akurat tak się złożyło, że byłeś pod ręką, ziomeczku, przepraszam ciebie, alien. Tak to w życiu czasem bywa, coś się kończy, coś zaczyna, alien dzisiaj tutaj znika! Chodź Nexy, razem idziemy. Dobra, mamy. Mamy dwie osoby, które mogły walnąć w Blaszkę. Ile osób padło? Holy moly. Miki i Nexy, to są dwie osoby, które mogły pokonać go. Chociaż nie, dobra, jest taka sytuacja. Jeden z was, Miki albo Nexy. Bo tylko byliśmy we trójkę na dole. Blaszkę widziałem, jak robił questa, więc się od niego cofnąłem. A kogo w ogóle znaleźliśmy? Ja znalazłem Blaszkę na dole. Na dole. Ewentualnie, kurde. Nie, totalnie mam mindfuck. No to ja się dwiema dwójkami. Ja tam robiłem questa, że napełniałem paliwo, a potem nagle wywaliło sabotaż i trzeba było iść naprawić tlen. Ja widziałem tylko na samym początku, jak pobiegłem tam z kilkoma osobami do kamer. Ja Mikiego w tej grze nie widziałem ani razu, szczerze. Ja się mijałem z Mikiem, ja go widziałem. Ja Mikiego widziałem w jednej sytuacji, jak wywaliłem śmieci. Blaszka wywalał śmieci na dole, cofnąłem się, żeby mnie nie dziabnął ewentualnie, bo mógł fejkować. Wywaliłem śmieci. I wtedy wywaliło oksygen. Pobiegłem sobie w prawą stronę i z góry zbiegał w tym momencie Miki. Miki zbiegał, więc automatycznie zacząłem przed nim uciekać i wtedy z lewej strony przyszedł Nexy. I wtedy ogólnie wszyscy się rozbiegliśmy we wszystkie strony. Ale jako, że widziałem, że Nexy cały czas chodził, sprawdzał sobie te kamerki, to co robi zazwyczaj, jak jest innocentem, żeby sobie patrzeć spokojnie, co się dzieje, to nadal stawiałbym na Mikiego. Z drugiej strony mamy Zachę i Mandzia, ale śmiem wątpić, żeby oni biegali jako mordercy we dwójkę cały czas, bo to by było totalnie bez sensu. No byliśmy cały czas we dwójkę. No nie, ja was widziałem akurat. Ja Zachy też nie widziałem, ja też Zachy nie widziałem. Nie wiem, mimo to jest Miki. Dobra, go. No. Ja Mikiego widziałem bardzo mało. Easy! Easy! Najprostsza runda na świecie! Najprostsza runda na świecie! Wow! Nie! Dobra, Imo... A, już nie może mówić. Easy runda, Nexy! Easy krótka! Łatwo! Ej, Nexy, ale pięknie ich, włączyliśmy ich tam, gdzie nikt nie sprawdzał ciał. Pięknie. Ja w ogóle, wiesz, ja byłem w momencie, wiesz, tam te security bloody, muszę sprawdzić te kamery. Ale ja skończyłem, bo źle połączyłem wątki. Ty, Miki, z prawej strony, po lewej był trup, a ty z lewej przyszedłeś. Walnąłeś Blaszkę i przyszedłeś na prawą stronę. Ja miałem strasznego pepecha, bo chciałem zobaczyć, jak te kamery wyglądają, bo nigdy nie widziałem. Nie byłeś super. Z dwoma mordercami do tych kamer. Ja odrobinę zwiększam cooldown na kille jeszcze. Jakie mam zadania? Admina muszę zrobić kartę. O, tutaj Blaszka też jest. Za wolno. Jeszcze raz, dobra. I tutaj też Zacha jest. Nie wiem komu ufać. Tutaj jest alien. Tutaj jest Nexy, ale Nexy stąd wyszedł tak randomowo troszeczkę, tak? Mhm.
Dobra, ja zwołałem, bo ja teraz poszedłem sobie też, byłem ciekaw kamerki i widziałem, jak Nexe skakiwał do Venta, więc no, możecie mi zaufać, a że... A widziałeś, gdzie wyszedł, czy nie? Bo ja widziałem, jak Nexe właśnie nakryłem go, jak wychodził z elektrycznego i zacząłem uciekać przed nim. Ja tam poszedłem po prostu do elektrycznego. No i ja nie odróżniam, jak... Nie wiem, te kamerki są śmieszne. No dobra, nie wiem, ale jak widziałeś, jak skakiwał widziałem... do Venta, ja widziałem, jak wychodził z elektrycznego, no to w sumie mamy dwie osoby, które potwierdzają twoją wersję zdarzeń. No, więc ja bym głosował na Nexe. A ja jedyny podejrzany ruch, jaki widziałem, to jak wychodziłem z nawigacji po zrobionym questie, Blaszka zrobił dziwnego myka w moją stronę, bo się jaką tak myka? Jakby próbował minąłem mnie... Próbowałeś, ale nie, minąłeś mi gościu i zrobiłeś takie cofnięcie za mną, jak chciałeś mnie walnąć nożem. Blaszka, przestraszyłem ciebie. Zaufajcie mi i po prostu ich prawie dostałem z Wałuselta. Ja tam skipuję Wołta. Ja ufam ci, Miki. Ja ci dobra, ufam, no. Miki. Ufam, dobra, ufam. Ufam Mikiemu. Uf. To na kogo? Na Nexe. Na Bladiego. Na Nexe ja bym... Na Bladiego? Bo widziałem... Blady już jest wywalony przecież. No wiem, na tym żart polegał. A, loli. Aha, no, okej. Okay. Czy to był Nexe, to pytanie, czy nas właśnie oszukał? Bladzi kocham cię. Pięknie, pięknie. Powiedz mi, Nexe, jaki był sens zabijania mnie w tym samym miejscu i to jeszcze przed godnikiem? Nie kumam tego. Dobra, hej, halo. Alien tutaj robi sobie zadanko, ja również muszę tutaj zadanko zrobić. Okej, okay, Alien mógł mnie teraz zabić potencjalnie i tego nie zrobił. Czy ja tutaj mam coś jeszcze? W nawigacji muszę iść, okej. Okay. Kamerka mnie chyba widziała, tak mi się wydaje. Ojeju, tego jeszcze nie miałem. Fajne zadanie. Spoko. Okej. Okay. Aha. Miki wydał specjalnie Nexe! Dobra. To padł? No tak. Proszę, czy go widziałeś? Znalazłem Mandzia i w tym samym momencie Miki odbiegał od ciała Mandzia. Ojeju, tak! Gdzie był to? Tak, ja tego nie widziałem. Cię minąłem. Ale to jest sens, żeby Miki jest... kopał na Hama Nexego, który był impostorem, tak, rzeczywiście. To jest sens, a Miki strasznie się pompował, żeby Nexe wywalić po wszystkim. No to jest też trochę moim zdaniem dziwne, ale... Blaszka, ja miałem Ja miałem zadania w elektrycznym AS2, jedne przesyłanie plików, a drugie naprawienie kabelków. I nagle sobie schodzę do Strajza, żeby iść dalej zadania robić. I nagle spotykam ciała Mandzio, które... Ja pospieliłem szybko do zadania. Ale kto był z nami w adminie? Były trzy osoby, ja i ty, Zacha, i ty chyba. Jeszcze. Ja po prostu tak pliki, z plikami po prostu, byłem skupiony Zacha bardzo na zadaniu. Mnie też, że byłem aktualnie w elektrycznym, więc nie mogę nawet iść wtedy przez story. A gdzie znalazłeś ciało Mandzia? W którym miejscu? Tak, stałem się w magazynie na dole. Mówisz, że to magazynie na dole. Zbiła, może zgłosić, jakbyś znalazła ciało? Ewentualnie to może być Zacha Alien, przez to, że my byliśmy cały czas w admin roomie we dwójkę, a Zacha wyszedł sobie wydaje, na dół. Potem zgubiliśmy go z oczu. I nagle znalezione jest ciało. A czy moim zdaniem Zacha to jest... Ja szedłem od razu do elektrycznego, do Blaszki. Zacha, ale szedłem do magazynu, co nie? Na Zachę, no. A Mik jest stary na Zachę. Nie Zachę! Możecie jeszcze to wygrać! Możecie jeszcze to wygrać! Nie! Nie! Nie wiem, kurde. Ja bym nie wiem, dla mnie to jest dziwne, jakby Miki to był, bo... Nie wiem, co wiecie. Miki, ale... Yes! Kurde. Yes! Naprawdę zrobiłeś takiego, że sobie wkopałeś najbliższego kumpla? Możesz! Kurde, byś się nie... Miki, 200 IQ, stary! Miki, jaki był sens wkopania Nexe tak dogłębnie? Pierwszej rundy jeszcze! Chwili, to racja, ale to było dobre. Diabeł się na to nabrał. Jakim prawem ty to zrobiłeś przy Mikim? No ciekawe, jakim prawem, no ciekawe. I Miki jeszcze tak ciebie wkopał. Poszedł i naskarży na niego i jeszcze to zrobić po chwili. Ja legitnie, w momencie, kiedy Blaszka odkrył moje ciało, to zacząłem krzyczeć do monitoru, żeby tylko widział Mikiego, a później diabeł, uwierz mu, błagam cię! Okej, okay, Blaszka, Zacha tutaj są, spoko. Mam też kartę. Zatem robimy kartę, pyk. Dobra, zrobiłem kartę. Nie wiem, komu tutaj ufać tak naprawdę. Dobra. Ja muszę iść na komunikację i na tarczę, to ja muszę na dół iść. Tutaj jest Bloody. Bloody patrzy, czy ja tutaj jestem cały czas. Albo Bloody chce upierdzielić Mikiego, albo chce mnie upierdzielić. Byłoby lepiej mnie upierdzielić, ponieważ ja jestem trochę bardziej schowany niż Miki. Jezu, tutaj jeszcze nie byłem. Boże, co to jest? Okej, dobra, to było easy. Do adminowego muszę iść, żeby zaupdate'ować. Okej. Zablokowane. Ktoś patrzy kamery. To jest dobrze, że ktoś patrzy teraz kamery. Pójdę do Venta, ale to jest niestety niebezpieczne. Okej, okay, mam ciało.
troszeczkę się stało niefortunnie dla Mikiego, ponieważ poszedłem sprawdzić tutaj elektryczny, ponieważ miałem misję i znalazłem martwego Blaszkę i obok niego Mikiego, który zaczął zbiegać w dół. Widziałem ciała. Ja jak Mikiego też widziałem na kamerach, bo patrzyłem się cały czas. Widziałem, że na czerwono się migała kamera. Akurat kiedy Nexe patrzył się w kamerę, to nie jest zdrajcą i nie powiedziałem, nie będę tam szedł, bo znowu mnie zabiją. Tak, jak nie, się ja nie widziałem ciała. Ja chciałbym Miki, tylko dodać, że... Miki, niemożliwe, żebyś nie widział ciała, ponieważ ciało jest idealnie na rogu i jakbyś był tam robił zadanie, nie mogłeś go nie widzieć. Jest to wykonalne, żebyś nie widział tego ciała. Ja nie wiecie, ja... Jest to niemożliwe, żebyś zobaczył to ciało. Szczególnie, że zielone świecące się ciało. Musiało mi się zbugować w serii, nie wiem. No musiało ci się zbugować. Nie, wczoraj było, bo poszedłem na obiad czy coś tam. Ej, dobra, ja nie wiem, ja minąłem raz Mikiego, nic mi nie zrobił. Ufam Mandziowi dlatego, że jestem wręcz przekonany, że nie jest zdrajcą. Ja byłem obok Nexego, widziałem? Wiesz co, bo ja chciałem zobaczyć, czy kamery migają, czy nawet. Ktoś się rzeczywiście obserwuje, więc poszedłem zobaczyć, czy to ty, czy to nie ty, wiesz? I nawet miałem wrażenie, że Mandzi, jak byłeś tam na samym dole, tam gdzie się te komunikacja jest, to miałem wrażenie, że jak wykonywałeś zadanie, jakby był taki charakterystyczny dźwięk odnoszący się do tego zadania. O, to tego ja nie zauważyłem. Tak to mi się wydaje, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak tam był dźwięk charakterystyczny. Jest troszeczkę, jest trochę też bez kitu nie widziałem ciała. To byłem ja, ale bez kitu nie widziałem ciała, przyrzekam. Oj, coś tutaj... Nie wiedziałem z premedytacją i zapomniał, gdzie leży, dobra. Tak, kurde, gdzie go walnąłem? Dobra, 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 Bloody, chodź tu. Bloody, chodź ze mną. Chodź, Bloody, ze mną. Chodź na dół. Okej, dobra, chodź, Bloody. Aha, światła zgasły. Dobra, Bloody tutaj jest. I diabeł tutaj jest. I światła są naprawione. Okej, diabeł naprawił światła. I Zaha tutaj jest? Okej, oni wszyscy tutaj pobiegli, widzę. Dobra, ja mam ostatnie zadanie do zrobienia teraz już tylko. Chodź, Bloody, chodź. My sobie ufamy, Bloody. My jesteśmy kumple. Słuchajcie, znalazłem Nexę po lewej stronie w tych... Przy kamerach, tak? Nie przy kamerach. Tam naprzeciwko, jak jest pokój, tam gdzie jest depleting i tak dalej. Okej. Ja nikogo nie widziałem, dwie osoby, które was jak mijałem. Jak wychodziliśmy, to był koło nas Zaha, co nie? Bardzo blisko... Nie, ja was minąłem, bo robiłem jak wychodziliśmy, to minęliśmy diabła, który wychodził z elektrycznego. Diabeł, mam pytanie, czy ty w elektrycznym widziałeś Zahę? W elektrycznym? Czekaj, w którym elektrycznym? Ja naprawiłem w elektrycznym. Ale ja nie wchodziłem. Dwie misje i wyszedłem. Ja nie widziałem Zachy, bo ja nie wchodziłem dalej do elektrycznego, tylko przyszedłem do pierwszej ścianki, bo tam były lighty do naprawienia. Ja wchodzę, ja wchodzę do elektrycznego, Zacha robił, tak mi się wydaje, że mieliśmy robił, siedział na ścianie i robił zadanie. Dziś był tam sam, więc to byłoby podejrzane, gdyby fejkował, bo przed kim miał. Może wentami przeskoczył. Mi się wydaje, że to jest diabeł, który zabił i zgłosił ciało, które po prostu zabił. Słuchajcie, ja nie widziałem Zachy. Jestem pewien, że to jest diabeł. Kwestia jest taka, jeśli teraz nie rozwalimy tego, mi się wydaje, że to jest diabeł. Nie wiem, mimo to jest Zacha, gdy zaufam ci. Bloody, zaufam ci, jak nie, to emergency meeting. Kurde. Ale kurde, że... Ja bym mogłem walnąć tam Zachę, czy zrobić, przyfejkować, ale jego nie widziałem, bo wszedłem do połowy i naprawiałem lighty fejkowane. Zacha robi zadanie raczej. Jakby w ogóle odkryli się, że to był Miki, jakby diabeł wtedy zabił, co nie? To mnie zastanawia kompletnie. A wiesz co zabił diabeł? Bo Miki wentem musiał przejść, unlucky musiał wentem przejść. Ja sabotaż naprawiłem i mnie wdupili, bo puścił te Blaszka, ty puściłeś sabotaż, ja go naprawiłem? Nie, Miki robił zadanie, to na 100% nie, no ten, co on uratował nam życie, on w dupie z nim. Ale tam chłopy te kabelki łączył. Miałem ciała, naprawdę. Dobra, swipe card, submit scan, download data, dive air powered, okej, dobra, zaczynamy od standardziku, szybko swipe card. Za szybko. Czemu to nie działa? Bad read? The fuck? Coś sabotował to? Już to naprawiłem, Boże, ja to musiałem naprawić, bo nikt nie umiał. Dobra, jeszcze raz, swipe karda zróbmy. Czemu on mi nie chciał za... Dobra, weźmy kartę.
Wreszcie, ja pierdzielę. Jezu, jak ja głupi jestem. To nie chciało mi się zrobić, aha. Dobra, kto znalazł ciała? Ja znalazł ciało. Ej, w którym miejscu? W górna strona kafeterii, byłem razem z Bladim. Nie, my byliśmy nie mogłeś trójkę, być ja razem zda... ze mną, bo byliśmy po prawej stronie. No, słuchaj, była sytuacja, ale ty znalazłeś po lewej stronie. Cześć, coś mi tu śmierdzi, bo my byliśmy we trójkę. Ty biegłeś na samej górze, ja z Bladim biegłem zaraz za tobą, odbiliśmy w prawą stronę, ty odbiłeś w lewo i nagle jest ciało, którego wcześniej tam nie było. Było to ciało, po prostu zauważyłem ciało, znaczy zauważyłem, że mogę coś kliknąć, ale pobiegłem w lewo i dopiero potem, mogę coś kliknąć. Mogę kliknąć dwa razy. Ja powiem, że... Powiem tak, dla mnie to śmierć, diabeł, strasznie, że już tam jest rzut. Ja powiem na obronę diabeła, że patrzyłem specjalnie na ten cały total task, kiedy on stał przy karcie i faktycznie on się przesunął, diabeł odszedł, zrobił zadanie. Chodziłem z diabeł i wydaje mi się, że diabeł akurat w tej rundzie jest niewinny. Natomiast ja robiłem zadanie na dole i włączności i czy był ten charakterystyczny dźwięk? Ja was się pytam, bo wydaje mi się, że on jest taki... Boże, prawda, skończył z dźwiękiem, nikt nie o ten, to radio naprawianie? Tak, o te radio. No pipi rapu było, nie? Ja zrobiłem radio. Ale czy ale ja nie wiem, ja nie słyszałem. Nie, ja zrobiłem radio, bo tam staliście wy 6 osób i tak nikt nie potrafi tego zrobić. No to był każdy człowiek jakby. Dużo osób było tam był każdy kto z nami grał chyba. Tam z 5-6 osób minimum było. No ja się później nie odzywam, była bo ja jestem zagubiony, ja na razie nie mam pojęcia. Później była zadyma i ja mówię, teraz chcę się złapać kogoś. Nexa? I zauważyłem, że Bladi też masz tą taktykę, że się do kogoś przyczepiasz, żeby też zgubić swoją widę. Nexa? I ja się przyczepiłem za tobą, żebyśmy biegali we trójkę, pobiegliśmy w prawą stronę, ja poszedłem z tobą, a Nexa znalazł nagle ciało po lewej stronie. Nexa, czy przysięgasz na mały paluszek, że to nie ty? Tak, przysięgam na mały paluszek. Skip vote, przekonał mnie. No ja tak samo skrzykłem. Przekonał mnie, no sorry, na mały paluszek nie łamie. Nie łamie się na mały paluszek. Ja mnie zagłosował, nie? I no, nie wiem, mimo że coś... Oj, no obrażę się! Jest, no, to zagłosowałeś się, obrażę się. Co obrażę się? Dobra, no. Za mało było tych, tak? Dobra, cicho. Morda. Chcę to szybko zrobić. Akurat to robię z Mikim. Miki bym nie trzasnął, jakby to był on. Bo to długie jest zadanie. To zadanie strasznie długo się robi. Dobra, Alin jest tutaj. Tutaj jest diabeł i tutaj jest Blaszka. Okej. Nikogo nie widzę na kamerach. Oho, kto tutaj idzie? Diabeł tutaj idzie. Nie ufam ci, diabeł. Ja nie zostaję z diabłem w rogu. Ja z diabłem w rogu nie zostaję. Jakie mam jeszcze zadania? Reaktor muszę zrobić. To zrobię reaktor. Nie zostaję z diabłem w jednym miejscu. Nie ufam diabłowi. Diabeł bardzo dużo gadał. Za dużo jak nie na diabła. Za dużo jak na diabła. Długo mi to zajęło. Elektryczne. No muszę to elektryczne. Muszę pójść na to elektryczne. Nie mam wyboru. Jest tutaj Bloody, ale... Tutaj był też diabeł. I go teraz nie ma. Czy on użył Venta? Troszeczkę mi się wydaje, że diabeł mógł Venta użyć. Ktoś do mnie idzie. A nie, jednak nie. Mhm, oxygen, dobra. Jeden z oxygenów jest tutaj, jeżeli się nie mylę. Tutaj jest Blaszka. 6, 4, 3, 1, 5. Dobra. Okej. Ty, report! Tutaj ciało jest. Gdzie od dobra. Kogo znalazłeś? Nexę, o, ciekawe. Znalazłem Mikiego. Mam ciekawą informację. Blaszka podszedł do tego zrzutu liści i nic nie było. A gdzie było ciało? Gdzie było ciało? Nie w kafeterii, przepraszam, w adminowskim. W adminowskim. Dobra, no Blaszka, sorry, kurde, ale... Blaszka podszedł do zrzutu liści, nic się nie wydarzyło, a tam jest animacja. Ale nie, słuchajcie, chłopaki, wszyscy pobiegliśmy, tylko Blaszka był przy drugim diplicie. Tak, to cała nasza czwórka była przy tym po prawej stronie. A gdzie w ogóle było na stało niby jak nikiego. No Imo, ja wyszedłem, miałem dwa questy Alien? W kokpicie, tak? Gdzie była nawigacja. Ja miałem może jedno zadanie. Ja się z Blaszką raz poczekałem. Jest to 95%, że jest to Blaszka. Mi się wydaje, że to jest Blaszka, bo my byliśmy w trójkę. Ja wam mówię, fejkował zrzut. Nie głosujcie. Fejkował zrzut śmieci. Nie głosujcie. Fejkował zrzut śmieci. Nie głosować? Nie, poczekajcie, panowie. Mogę ja powiedzieć? To poczekaj, niech Mandzio powie. Śmieci. Niech Mandzio powie, nie poczekajmy. Blood i Diabeł są mega głośno. W tej rundzie są mega głośno, tak bardziej niż kiedykolwiek, a szczególnie Bloody i Diabeł strasznie naskakiwał na Nexę, teraz Nexa jest martwy, Mikiego znalazłem w adminowskim i teraz Diabeł od razu zaczął naskakiwać na Blaszkę i to samo Bloody i dlatego ja im bardzo nie ufam i osobiście głosuję na Diabła. Bloody jest Ja głosuję na Diabła i kończę. Okej, jest remis. No, szkoda, że się nie dogadaliśmy, się nie dogadaliśmy, szkoda, że źle zagłosowaliśmy, bo zmarnowaliśmy ruch trochę. Dobra. Zmarnowaliście ja bym zrobił emergency meeting, chłopaki, nie wychodź. Nie wychodźmy, ja robimy emergency. Emergency meeting, ponieważ to jest w tym sensie bez sensu. Blaszka 100% jest winny, fejkował zrzut śmieci. Ja nie wiem, mimo to jest 100% śmieci.
No, ja... Okay. Aha, i zobaczcie, meltdown, no akurat teraz, dobra, i tak, meltdown. Co robimy? Inne trochę, to nie zrobimy. Wszyscy razem musimy biegniemy iść. Na prawić? Wszyscy razem musimy iść. No. Dobra. Alien, ty bierz dół, ja biorę górę. No. Ale wszyscy razem, dobra. Ja mogę równie dobrze wziąć dół, bo to nie jest problem. Dobra, wracamy, emergency meeting, czy ktoś zginął? Dobra, nie, emergency meeting, chodźcie. Czemu wy gadacie, kiedy nie powinniście? Jak to? Okej, no w sumie. Dobre pytanie. Hej, co jest? Ja pierdzę. Co się stało? Za dużo emocji. Dlaczego drzwi były zamknięte? Czemu kto drzwi zamknął? Wytłumaczy mi ktoś, co się stało tutaj. O to chodziło, bo ja nie jestem. Ktoś sabotował i zamknął drzwi. Ktoś sabotował, później drzwi od kafeterii zamknął. Da się sabotować drzwi, na pewno. Ja zostawiam mój głos. Blaszka, Alien. Czekajcie, dlaczego ja? Teraz pytać, co się stało pod sam koniec? Dlaczego zagłosowaliście na Bladiego? Jego, skoro mówiłem na diabła, ale wy zagłosowaliście w ostatnim sensie. Ale mówiłem na Bladiego i diabła. Powiedziałeś, że Bladi najgłośniej gadał. Bez krzyków, pogadajmy po kolei. Kto zamknął drzwi? Pierwsza rzecz. Bo wy mówicie, że się drzwi od kafeterii zamknęły. A kto może zamykać drzwi? Ja zwołałem emergency meeting, więc to na 100% nie ja zamknąłem drzwi. Ja zwołałem akurat emergency. Ja wbiegłem w pierwszy, no to mogę, że kliknęliśmy w tym samym momencie. Dobra, albo to jest jakiś Pepego i zamknął drzwi. Nie wiem, dla mnie 100% to jest Blaszka, a drugi to jest Mandziok. Poczekajcie, dajcie mi jeszcze chwilę, proszę. Mi się wydaje, że to jest Alien, ponieważ on jakby bronił, tak mi się wydaje, że bronił Blaszki. W sensie trochę Mandzio to jest zaznaczenie, ale wydaje mi się, Nie, właśnie w tym rzecz, że chcę to wytłumaczyć, bo Mandzio powiedział, że ty i Diabeł jesteście najgłośniej. I ja powiedziałem, że jak jesteś najgłośniej, a ty, Bladi, absolutnie jesteś, to zagłosowałem na ciebie i to było mój top. No to inna sprawa, no. Blaszka 100%. No mówię. No okej. Nie, to kto? Blaszka? Ja nie wiem, po co na przykład wiecie. Ale Blaszkę się nie zawiedziesz. No dobra, no to zagłosowałem. Diabeł i Bladi są. Czyli Mandzio, jeśli teraz Blaszka wyjdzie... Tak, i Mandzioka jest drugim, który gra na główkach. No, dziękuję bardzo. Teraz emergency robimy. Dlaczego wcześniej tak nie zagłosowali? Ja pierdzielę. Spoko. Dlaczego? Bo czyli tak... A, dobra, nie gadam. Boję się, że mnie zeszczelą teraz. Na swoją obronę dajcie mi 15 sekund i później możecie już na mnie nie obronić. No dawaj. Od samego początku Bladi i Diabeł bardzo tutaj pokazywaliście palcami, kto jest, na kogo głosować i tak dalej. Po pierwszej rundzie, jak Nexe tutaj został przeszpilowany do ściany i udało się go wybronić, żeby on nie zginął, później on został zabity. To od razu wskazało moje podejrzenie na was i to, że od razu później wskoczyliście na Blaszkę bez żadnego mocnego dowodu, typu jak widziałem to, go w kamerach. A jaki dowód jest z ciebie, że sfejkował i nie zrzucił sypu? To jest dowód 100%. To, że ja nie znam jeszcze tej mechaniki gry i nie widziałem, żeby ktoś fejkował i żeby nie było dźwięku, po prostu. Dobra, miałeś 15 sekund, byku. Wygląda to w ten sposób, że Blaszka jako jedyny nie był z nami w naprawianiu powietrza. Ja byłem z Alienem jako pierwszy, później doszedł Bladi z prawej strony i na samym końcu ty dobiegłeś z góry. Ja to jest raz, chociaż tylko... to nie jest dowód. Od razu mówię, że to nie jest dowód, ale gdy Blaszka był dla nas 100% traitorem, bo jako jedyny był po lewej stronie i tam się pokazały dwa trupy. Jako jedyny też ty dobiegłeś na sam koniec, więc to większość jakby oskarżeń zrzuca na twoją stronę. Plus próbowałeś na chama ocalić Blaszkę, jak było losowanie tak, i zrzucenie na kogoś. Ja jeszcze jedną rzecz sobie przypomniałem, że jak byłem w medycznym pokoju, to Alien widział, jak się skanowałem, ale niestety to jeżeli to jest Alien, to tak on tego nie powiedział. No ja wbiegłem wtedy w medyczny i wybiegłem. No ciężko mi powiedzieć, Bladi, no... Dawaj, ja uważam, Alien, że jesteś dość... niewinny, to dawaj Mandzia i skazujemy ostatniego traitora, który został. Okej. No sadgę. No ja, niestety, ja nie sadgę. Wiem, no. No sadgę, panowie, będzie, no niestety. O nie. O nie. Wow. Nie wierzę! Gratuluję, jednak... Alien, tak no dobrej rundy. No rozegrałeś to. Nie wydaje mi się, że to jest Alien, chat. Nie wydaje mi się, że to jest Alien. Jeżeli mam być szczery, myślę, że to jest Diabeł. Myślę, że to jest Diabeł albo to jest Bladi. Cały czas myślę, że to jest jeden z nich. Bo są strasznie oni głośni, jak 150 i cały czas wydaje mi się, że to jest jeden z nich. I że teraz się przejadą i teraz giną. Nie wydaje mi się, że to jest Alien.
A no. Jednak co? Alien! A jednak Alien! No. Diabeł, ja już nie mogłem zwołać spotkania, bo ja miałem... Wiem, ale to nawet nie o to chodzi, już nie chciałem, bo wiedzieliśmy, że to jest Alien, już chciałem, wiesz, na jakiej zasadzie zrobić, chodzić z tobą, bo Alien by cię nie rozwalił, jak ja bym był przy nim. Wiesz co, Mancio, to dlatego, że zacząłeś bronić strasznie Blaszki, co nie? I zacząłem tu, go bronić, bo wy zaczęliście naprawdę... Ja nawet nie wiedziałem, że w ogóle tak działa ta dźwignia, co nie? I że jest jakiś dźwięk przy tym. Nie, bo to nie jest dźwięk, akurat przy tej dźwigni jest animacja wyrzucanie śmieci. Znaczy ciebie zdradziło, mówię, to walnięcie kogoś w admin roomie, gdy wszyscy byli po prawej stronie. To była gruba rozgrywka.